Pan poseł Robert Winnicki, koło Konfederacji. Panie marszałku, Wysoka Izbo, wczoraj podczas prac komisji, które jak zwykle z właściwą sobie finezją i polotem i zwrotami akcji prowadził pan przewodniczący Marek Suski, mogliśmy wysłuchać mnóstwa rzeczy na temat Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ministerstwo Aktywów Państwowych, które właściwie dlaczego powstało? Po co pan wicepremier Sasin został wicepremierem i dlaczego powstało to ministerstwo? Ono powstało dlatego, że przypomnijmy, zostało zlikwidowane 4 lata temu Ministerstwo Skarbu. Ministerstwo Skarbu zostało zlikwidowane, wtedy mówiłem, no dobrze, przecież jest Skarb Państwa. Dlaczego likwidujecie to ministerstwo? Bo już niepotrzebne. Okazało się potrzebne. Ale dlaczego? No nie dlatego, żeby usprawnić zarządzanie w spółkach Skarbu Państwa, ale po to, żeby okiełznać frakcje, które się rozpanoszyły wewnątrz obozu rządzącego. Już Nowogrodzka zaczęła tracić kontrolę nad polityką frakcji w spółkach Skarbu Państwa. I to jest powód, dla którego pan wicepremier Sasin doświadczył tego zaszczytu i został na ten ważny front polityki partyjnej wysłany. Czyli dzielenie fruktów. Miało być jak w uchu prezesa, spokojna konsumpcja owoców władzy. A tu przyszła nagle epidemia, przyszedł kryzys i masz, trzeba drukować karty. Szanowni Państwo, ja myślę, ja trochę współczuję panu wicepremierowi, bo ja myślę, że koledzy z rządu to się z niego podśmiewają. Pan wicepremier Gliński za 70 milionów go targają. Przecież poszło kilkaset milionów w Polską Fundację Narodową. Krew w piach, jak krew w piach. Nawet na stulecie 11 listopada nie byli w stanie przygotować nic sensownego. Musieli się doczepiać do Marszu Niepodległości, żeby cokolwiek widowiskowego zrobić w 2018 roku. Przepalone miliardy złotych, przepalone bezsensownie za tej władzy. Przepalone po to, żeby obsadzać kolesiami w najgorszym SLD-owskim i platformianym tego słowa znaczeniu państwo. To jest istota waszych rządów. To jest istota rządów kontynuacji trzeciej RP. Liznęliście, musnęliście zaledwie sądownictwo i to jeszcze nie od strony, której powinno się zaczynać tę reformę. I to jest wszystko po tych 5 latach. 5 lat, podczas których sprawowanie władzy nie stało się narzędziem do uczynienia Polski silniejszej, sprawniejszego państwa, bogatszego. Państwa, które by rzeczywiście radziło sobie z problemami. 5 lat po to, żeby utwardzać własną władzę, żeby korzystać z jej i łyżkami jeść. I po to jest pan wicepremier Sasin na tym stanowisku i dlatego Konfederacja będzie głosowała za jego odwołaniem. Bo te 70 milionów to niestety są drobne wobec pieniędzy, jakie marnotrawicie codziennie w naszym kraju.